Witam wszystkich amatorów nocnych eskapad i dobrego jedzenia. Witam na kanale Wyższe Sfery. Jesteśmy w środowisku wysoce zurbanizowanym, dlatego podczas tego wypadu będzie potrzebna dyskrecja i kiedy to konieczne, dynamiczne działanie, więc musimy tutaj się zgrać, żeby to nam się udało. Środek miasta, ludzie, samochody. No ale trzymajmy kciuki.
Przepraszam, że nic nie mówię, ale jestem zewsząd otoczony zamieszkanymi budynkami. Jest to jeszcze pora, gdzie kręcą się ludzie, jeżdżą samochody. W ogóle tutaj nawet to ognisko to jest wielkie ryzyko ujawnienia i zdemaskowania, no ale muszę się trochę ogrzać. Poza tym gdzieniegdzie było widać ślady palenia ognia, czyli nie tylko ja to wymyśliłem. O tej porze już nic nie będę jadł ani pił. Jak się uda, to kawę i śniadanie zostawimy sobie na rano. No i oczywiście spróbujemy tutaj spędzić noc w tym domu. Budynek to jest, o ile zdążyłem się zorientować, jest to bliźniak. Z jakiegoś powodu nieukończony. Działka nieogrodzona, domy niezabezpieczone. No i widać graffiti, śmieci, że tutaj generalnie przyciąga chętnych wrażeń. No i przyciągnął i nas. Wrażenie, że z każdego okna ktoś na mnie patrzy i tylko się zastanawia, co to za światło. Dlatego ten materiał będzie bardziej do oglądania niż do słuchania. Temperatura na zewnątrz około minus 3 stopni. Dlatego wziąłem najcieplejszy z moich śpiworów. To jest Fjord Nansen. Trondeland bodajże. Do tego podkład, karimata. No, poduszkę już znacie z poprzedniego materiału, gdzie biwakowaliśmy w bunkrze. Z nowości kuchenka turystyczna składana polskiej marki Survival Kettle bodajże. Jedna z tych mniejszych. Ale teraz sprawdza się idealnie. Opał wziąłem ze sobą. Jak zawsze przygotowany.
będzie zimna noc. Ale damy radę. Piecyk się tam jeszcze dopala. Mam jeszcze jedno polanko ze sobą. Dorzucę za chwilę. Jakiś hałas. Jak zawsze dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia, subskrypcje. Jestem wdzięczny za wszelkie sygnały z waszej strony. No, zdaję sobie sprawę, że ten materiał nie będzie jakiś wybitnie pewnie fajny do oglądania ze względu na... No mówię, no, na to, że jesteśmy w środku miasta, zawsze otoczeni, więc ja muszę jednak być dyskretny. Nie chciałbym, żeby ktoś tutaj wezwał zaniepokojony patron. Byśmy się musieli tłumaczyć. Byłoby na was, jakby co. Dlatego może o poranku, o świcie będzie trochę... no, może trochę się poczuję odważniejszy i wtedy trochę tam sobie bardziej pogadam. Jeszcze wam pokażę za dnia, jak to wszystko wygląda. Nie wiem w ogóle, czy mnie słychać. No ale trudno, no mówię, warunki są jakie są. I tak dużo hałasuje światło. Sporo ryzykuję. No ale bo byłem ciekaw. Jak zobaczyłem to miejsce, to wiedziałem, że to muszę wrócić. -3, no zobaczymy, jak pod kątem temperatury nam to wypadnie. Aha, już utworzyłem drugi kanał odnośnie gier planszowych i gier karcianych. No na razie tam jeszcze za wiele nie ma, no ale jak ktoś jest ciekawy, to zamieszczę link. Jak ktoś lubi taką rozgrywkę bez prądu, to każdy będzie mile widziany. Ewidentnie hałas na zewnątrz. Tak to wygląda. Ja ze swojej strony mówię wam dobranoc. Postaram się tutaj nie zamarznąć. No i widzimy się rano. Mówię, no, może wtedy trochę będę mógł być bardziej i głośny, i mniej dyskretny. A póki co życzę wam udanego wieczoru, trochę cieplejszego niż mój. No i widzimy się rano, papa. Dzień dobry. Jest godzina 6:06 i mamy nowy dzień. Noc była średnia. Duży hałas na zewnątrz, jakieś samochody często jeżdżące, jakieś, nie wiem, śmieciarki czy coś, jakieś ciężkie pojazdy. No i ta niska temperatura też jakoś tam wybitnie nie ułatwia tego spania. No ale to już za nami, noc za nami, mamy świt. Nie zamarzliśmy, stopy całe. Witaj, nowy dzień.
Jak mówiłem, dookoła same budynki mieszkalne. Z każdej strony. Pakowanie już w dużej mierze się odbyło. Najwyraźniej gaz nam się kończy. Pokażę wam w świetle dziennym, jak to wygląda. Ktoś sobie tron urządził. A okazuje się, że niepotrzebnie wchodziliśmy oknem, bo to normalnie są wejścia. Ale wiemy to dopiero teraz. Wczoraj tego nie wiedzieliśmy. Ktoś jakieś rytuały odprawiał. Jesteśmy z powrotem. W klubie ciekawej książki przedstawiam wam
powieść grozy Roberta Marasco, Całopalenie. To może być najstraszniejsza książka, jaką w swoim życiu przeczytaliście. Posłuchajcie tylko tego. Całopalenie to jedna z najważniejszych powieści grozy złotego okresu literackiego horrorów w Stanach Zjednoczonych. Wydana po raz pierwszy w 1973, stała się jednym z kanonicznych dzieł tej epoki. Przez znawców gatunku wymieniana jednym tchem wraz z dzieckiem Rosemary i Egzorcystą. Powieść nigdy wcześniej nie była wydana w Polsce. Wydanie wzbogacone zostało o posłowie znawcy współczesnej literatury grozy, Clydiego Hendrixa, autora Paperbacks from Hell, The Twisted History of 70s and 90s Horror Fiction, także klimatyczne ilustracje Macieja Kamudy. Moi drodzy, Całopalenie, Robert Marasco. Noc nieprzespana po lekturze gwarantuje nie jedna, pewnie więcej. Wydawnictwo Vesper. Wydawnictwo to jest o tyle fajne, że przykłada dużą uwagę do strony estetycznej książek, które wydaje. Z mojej strony polecam. Jeśli lubicie się bać, na pewno warto. Przy okazji dziękuję Wam za ten biwak w tym niecodziennym miejscu. Przekroczyliśmy kolejną granicę pod kątem temperatury na zewnątrz. Było minus 3, minus 4. No i też nie robiliśmy jeszcze takich rzeczy w tak silnie zurbanizowanym środowisku, więc coś nowego. Mam nadzieję, że coś fajnego z tego wynieśliście. No, dla mnie było ciekawe doświadczenie, jakieś kolejne nowe. Pewne wnioski wyciągnę na przyszłość, co robić inaczej, co zrobić lepiej. Kawa wypita, sprzęt spakowany, mogę wracać do domu. Życzę Wam udanego dnia i do następnego razu. Pa, pa.